No niestety, tydzień minął, a ja nie zdążyłem zmontować materiału z mojej wyprawy na północną część stanu Michigan, czyli Upper Peninsula. Zobaczyłem tam niesamowite widoki, jak na przykład Jezioro Górne, które właśnie oglądacie. Choć całe Michigan jest dzikie, to właśnie ta północna część wydaje się, jakby cywilizacja jeszcze nie zdążyła jej skazić. Przepięknie czysta woda i zieleń, coś niesamowitego. Przyjeżdżając do Stanów, myślałem, że zobaczę atrakcję typu największa butelka po keczupie na świecie, a zobaczyłem największe na świecie jezioro, Jezioro Górne. Jeszcze więcej wody jest tylko w Bajkale, ale jeśli chodzi o powierzchnię wody słodkiej, jest największe jezioro świata. Ameryka jest jeszcze większa niż wydawało mi się przez całe życie i to widać po prostu tymi niekończącymi się prostymi drogami. Ale z ciekawostek na koniec to właśnie na tych północnych regionach trzeba uważać na niedźwiedzie, bo możemy je spotkać w lasach i dlatego warto ze sobą zabierać spray na niedźwiedzie. Można nim psiknąć po dystansie coś a la gaz pieprzowy i one wtedy od nas uciekają. Na zakończenie jeszcze przejażdżka mostem i widok na jezioro Michigan. No a na samym końcu jeszcze wytwory jeziora Michigan, czyli to, co może jakby stworzyć drewno i woda, na przykład jak tutaj widzicie ptaka, czy jakiegoś gekona, czy konika morskiego.